Cześć! Dzisiaj chciałam podzielić się z Wami moimi sposobami na wyglądanie, jakbym nie miała makijażu. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny, jeśli lubicie delikatnie malować się na przykład na siłownię, albo nie możecie nosić widocznego makijażu do szkoły. Pierwszym ważnym krokiem jest wybranie bazy z niewielkim kryciem. To może być na przykład krem BB albo naturalnie wyglądający podkład. Oczywiście, jeśli nie macie żadnych niedoskonałości albo czegoś do zakrycia na twarzy, to możecie całkowicie pominąć ten krok. Użycie niedużej ilości pudru również pomoże, aby Wasz makijaż wyglądał bardziej naturalnie. Nałóżcie go tylko w te miejsca, które wiecie, że mogą świecić się w ciągu dnia. Tutaj używam matowego bronzera, a później różu w naturalnym odcieniu, które sprawią, że będziecie wyglądać zdrowo i świeżo. Ten krok jest zdecydowanie opcjonalny, ale jeśli naprawdę mamy ochotę wyglądać, jakbym nie miała makijażu, czasami dorysowuję sztuczne piegi na nosie i centralnej części mojej twarzy, robię je kredką do brwi i wklepuję palcem dla bardziej naturalnego efektu. Brwi są bardzo ważnym elementem, dlatego nawet przy makijażu typu no make-up nie pomijam tego kroku, ale wypełniam je tylko odrobiną pudru. Nie będę używać cieni do powiek, a za szczoteczkę maskary oczyszczę z nadmiaru produktu i nałożę tylko jedną warstwę tuszu. Przy tego typu makijażu usta maluję tylko balsamem, naturalnym błyszczykiem, tak jak tutaj widzicie, lub szminką w kolorze jak najbardziej zbliżonym do naturalnego koloru moich ust. I tak wygląda efekt końcowy. Moim zdaniem niewiele osób zorientuje się, że macie na sobie makijaż. Dziękuję za oglądanie i zachęcam do subskrybowania. Cześć!